Cześć. Moda charakteryzuje się pewnym cyklem, którego bieg często bywa bardzo krótki. Coś, co wydaje nam się największym hitem sezonu, już za chwilę jest jakimś totalnie bezużytecznym bublem. No i tutaj trzeba byłoby sobie zadać pytanie, czy jest sens wydawać dużo pieniędzy na nurty, które trwają tylko chwilę? Albo czy w drugą stronę, czy jest szansa, żeby nie zbankrutować, a wyglądać modnie? Oczywiście, że jest i dzisiaj właśnie poznamy kilka trików, jak za stosunkowo nieduże pieniądze wyglądać modnie. Zapraszam. Wybieraj modne akcesoria. Modne akcesoria, a szczególnie małe akcesoria, małe dodatki, zazwyczaj kosztują mniej niż po prostu ubrania. Więc warto zastanowić się właśnie nad nimi, szczególnie, że właśnie te akcesoria bardzo często określają nasz styl i określają to, czy na przykład interesujemy się modą, czy też nie. Dobrze jest nawet, kiedy strój jest w jakiś sposób minimalistyczny i jest pewien akcent w tym stroju, w tej stylizacji, który właśnie jest na przykład w obecnych trendach. Czasami to naprawdę dużo lepiej wygląda niż modne fasony, modne rzeczy założone od stóp do głów, nie mówiąc o tym, że jest to na pewno dużo bardziej ekonomiczne rozwiązanie. No i właśnie, jeżeli nie chcemy wydać za dużo pieniędzy, na co warto zwrócić uwagę w tym sezonie, jeżeli byśmy chcieli wyglądać modnie? Rajstopy, kolorowe, w kropki, w róże, duże kokardy, taśmy wiązane pod szyją lub na włosach, opaski, łańcuchy w postaci bransoletek, naszyjników, biżuteria z perłami, dwa różniące się od siebie kolczyki, nausznica, stylowe ciemne okulary, kowbojski pasek. Noś odpowiednio rzeczy, które już masz. Bardzo prawdopodobne, że gdzieś na szarym końcu Twojej szafy są rzeczy, które nadal, a w zasadzie znowu, mogą być modne i które znowu mogą być w trendach. Oczywiście mówi się, że moda wraca i ona wraca zazwyczaj, ale trochę w zmienionej formie, w zmienionych fasonach. Niemniej jednak prawdą jest to, że często rzeczy vintage wyglądają zdecydowanie lepiej i ciekawiej niż rzeczy nowe. Warto je też miksować właśnie z tymi rzeczami nowymi, które są teraz dostępne w sklepach. Wtedy naprawdę jesteśmy w stanie stworzyć bardzo ciekawy look. No i oczywiście te stare rzeczy, które mamy, też warto nosić w odpowiedni sposób. Czyli akcentować tą naszą zainteresowanie modą tym, w jaki sposób nosimy określone rzeczy. Na przykład w tym sezonie bardzo modne są wiązania, zakładanie na przykład zegarka czy bransoletki na ubranie, na przykład na koszulę, a nie bezpośrednio na nadgarstek. To jest darmowe rozwiązanie i chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby coś założyć w odpowiedni sposób. No i właśnie, jakie są te rozwiązania w tym sezonie? Wspomniane zakładanie biżuterii na ubranie, spinanie zegarkiem mankietów koszuli, obwiązywanie nogawek spodni, starą torebkę zamiast noszenia na pasku, noś w ręku lub pod pachą. Zamiast jednego łańcuszka, załóż kilka naraz. Znajdź tanio nowe ubrania. W dobie ogólnego zanieczyszczenia środowiska i w świadomości tego, że przemysł tekstylny, odzieżowy bardzo to środowisko także zanieczyszcza, jest totalna nadprodukcja, myślę, że nikogo już nie dziwi to, ani nikt nie patrzy na to źle, że zaczynamy ubierać się po prostu rzeczy używane i zaczynamy korzystać z asortymentu dostępnego w second handach. Po pierwsze, jest to oczywiście rozwiązanie ekologiczne, ekonomiczne i co za tym idzie, także bardzo stylowe, bo możemy tam znaleźć naprawdę świetne rzeczy i bardzo ciekawe rozwiązania, nie tylko na damskich działach, ale także na działach męskich. Możemy także trochę przestać zwracać uwagę na pewne rozmiary, to znaczy możemy pokusić się o to, żeby na przykład założyć coś, co jest trochę na nas za luźne, trochę za duże i na przykład spiąć to paskiem. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, żeby właśnie w ten sposób akcentować te trendy, które nam się podobają, bo takie rzeczy naprawdę jesteśmy w stanie znaleźć w second handach. Bardzo często są tam rzeczy, które bezpośrednio pochodzą na przykład z lat 80., a przecież do takich nawiązuje dzisiejsza moda. Więc warto naprawdę się rozglądać i miksować rzeczy nowe ze starymi.
tanie z droższymi, a często także damskie z męskimi. I właśnie to miksowanie damskich z męskimi to też jest taka porada, że warto czasami zajrzeć na przykład do szafy swojego męża, chłopaka, taty, brata, wujka, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie wisi tam jakaś koszula, marynarka, może płaszcz, którego ta osoba już nie nosi, a nam będzie ona świetnie służyła i naprawdę, jeżeli przełamiemy ją na przykład jakimiś kobiecymi dodatkami, damskimi typowo, to będziemy wyglądać świetnie. Skorzystaj z przeróbek krawieckich albo zrób je sama. Warto znaleźć jakiś miły, zaprzyjaźniony warsztat krawiecki niedaleko swojego domu i oddawać tam rzeczy do przeróbek. To jest bardzo tanie rozwiązanie, a dzięki niemu rzeczy będą na przykład do nas lepiej pasować i zazwyczaj udajemy się właśnie do krawcowych po to, żeby na przykład coś zwęzić, coś skrócić, ale także możemy się przecież udać po to, żeby delikatnie zmienić fason danego ubrania i on właśnie przez tą zmianę stał się bardziej w trendach, bardziej modny. I oczywiście takie rozwiązanie kosztuje najczęściej kilkanaście złotych, a zupełnie zmienia ubranie. Możemy się też pokusić o to, żeby zrobić niektóre przeróbki samemu. I tutaj oczywiście dodatkowy bonus to ogromna satysfakcja znoszenia takiej rzeczy, którą po prostu zrobiliśmy własnymi rękoma. I tu kilka przykładów przeróbek, które ulokują Twoje rzeczy w obecnych trendach. Rozcięcie nogawek spodni, obcięcie rurek i zrobienie z nich kolarek, rozbielenie wybielaczem materiału, przywiązanie tasiemki do kołnierzyka bluzki. To są takie proste, ale skuteczne rady i w ogóle nie powinniśmy przejmować się tym, że w naszej szafie nie są same modne rzeczy i same modne fasony. Wręcz przeciwnie, powinniśmy się z tego cieszyć, bo tak naprawdę to wszystko polega na tym, żeby zachowywać swój styl i to, co lubimy, co mamy w naszej szafie, powinno stanowić pewnego rodzaju bazę, a tylko te niektóre elementy powinny akcentować to, że dodatkowo interesujemy się na przykład modą i wiemy, jakie są obecnie panujące trendy. No i oczywiście jest to przede wszystkim dużo bardziej ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie. Także bardzo Was do tego zachęcam. Dajcie znać, czy Wy macie jakieś triki na to, żeby za stosunkowo nieduże pieniądze wyglądać modnie. No i mam nadzieję, że ten materiał okazał się dla Was przydatny. Cześć!